Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. Pytanie moje dotyczyć będzie zmian w projekcie dotyczącym nadzoru pedagogicznego. Na niedociągnięcia w tym projekcie, w zakresie, o którym właśnie tu mówię, zwrócił uwagę BAS w swojej opinii. Była zresztą już o tym mowa. Otóż BAS stwierdza, że zmiany te nie zostały przedstawione w kontekście diagnozy obecnej sytuacji. Nie widać też jasnej koncepcji systemu nadzoru. Brak jest także projektów rozporządzeń o wymaganiach wobec szkół, więc jak mają się do tego przygotować? W opinii czytamy, i tu zacytuję, że część proponowanych przepisów dotyczących procedur wydaje się dysfunkcjonalna. No już chyba nic do tego dodać ani ująć. To pisze Biuro Analiz Sejmowych. Dlatego pytam. W jakim okresie i czy w ogóle prowadzono konsultacje? W jakich środowiskach? W jakim okresie? Bo jeżeli to były wakacje, to nie ma o czym w ogóle mówić. Czy środowiska dyrektorskie i nauczycielskie się wypowiadały? I pytanie zasadnicze, czy ministerstwo ma kompleksową i docelową wizję tego nadzoru pedagogicznego? Bo jeszcze nie tak dawno, przed kilkoma laty, ministerstwo w ogóle chciało likwidować wizytatorów i kuratoria. Dobrze się z tego wycofało. Teraz chce wzmacniać wizytatorów, ale to, co mamy przedstawione w tym projekcie, ma się nijak do zapowiadanego wzmocnienia roli kuratorium i wizytatorów. Dlatego proszę o jakąś precyzyjną odpowiedź. Dziękuję bardzo.